Dzień dobry, pozdrowienia z Tyńca, ze Szlaku Zielonego. Jest dzień drugi mojego urlopu. Wczoraj zwiedziłem nową hutę. Niestety nie wiem, czy będzie mi się chciało opublikować tam ten materiał, bo padało, cały czas pada. Jak tylko przyjechałem do Krakowa, no to perleje. Dzisiaj rano wstałem o 7 rano, patrzę dalej, strugi deszczu leje. Przeczekałem do 10, o 10 zaczęło tylko kropić, więc hej ho, plecak na plecy i jazda. Po pokonaniu 50 przystanków komunikacją miejską przez przeszło godzinę i 20 minut znalazłem się w Tyńcu. Za mną, tam jest taki niewidzialny klasztor, nie mogę niestety tego pokazać, bo jest środek lata i jest szczelnie zarośnięty z tej strony, z której ja idę, roślinnością, a przede mną przeszło 20 parę kilometrów stąd do Krakowa, bo idę z Tyńca do Krakowa szlakiem, więc nie chcę mi się go obchodzić dookoła, żeby nie stracić za dużo czasu. Jest pandemicznie, w Tyńcu nikogo nie ma, w autobusie nikogo nie było. Na szlaku pusto, wszystkie budki w Tyńcu, które widać, że tam żyją tym obiektem turystycznie, wszystko jest pozamykane. Tramwaj wodny, którym miałem się na drugą stronę Wisły przeprawić, też jest zamknięty, więc czuć dziwność tych wakacji. Jest mega ultra dziwnie. Po mieście chodziło się też troszkę dziwnie, wszystko poskręcane, muzea puste, restrykcje takie w muzeach, że szkoda gadać. Restrykcje w muzeach takie, że przyjemność ze zwiedzania jest dosyć była mocno odcięta. Szczególnie, że przykładowo się spotkałem z sytuacją, gdzie z powodów pandemicznych mieliśmy wyłączoną szatnię. Ja mam ze sobą dwie torby, plecak i torebkę. Torby na aparat, na sprzęt foto. No i musiałem to w rękach ciorać, więc zdjęcia było można robić, ale nie było można tych rzeczy powypuszczać z rąk. Trzeba było je mieć przy sobie. I je nieść. Więc w związku z tym po 10 minutach chodzenia z tym w rękach, jak zaczęło już wszystko boleć, to nie chciało się nawet już dłużej przy tych eksponatach stać, po prostu bo ręce bolały od patrzenia na eksponaty muzealne. Więc ja idę te 20 km przeszło do Krakowa. Klasztor w Tyńcu sobie już zaliczyłem. Tam też była msza, dlatego jak wszedłem do środka, to no, nie za bardzo było mi kręcić filma. I idziemy teraz dalej. Jak będzie coś ciekawego, to pokażę. Uznajmy, że znalazłem pierwszy ciekawy punkt warty rejestracji. To jest następny checkpoint, do którego idę. Taki tam klasztor ładny. Więc w stosunku do borów tucholskich, tutaj do kilometrażu należy zaliczyć przewyższenia. To jest wyżej niż ja jestem. Dobra, idziemy. Jak wspomniałem, Późno zacząłem z powodu super mega deszczu, więc ja jestem na początku drogi, a mamy już pół do pierwszej. Więc ciekawy jestem, o której dotrę do Krakowa. Tak mam wyliczenie na między coś w okolicach 18, jeżeli nie będę specjalnie dużo zwlekał. Jest dosyć postapokaliptycznie cały czas. Przyznam szczerze, że na mapie ten kawałek wyglądał lepiej. W praktyce jest płasko po asfalcie, tutaj idę szlakiem drogi rowerowej, bo taki jest zielony. Po drugiej stronie widzę, dokąd będę szedł, też będzie płasko i prosto. Teoretycznie na mapie to było, że idę wzdłuż Wisły. Idę pewnie wzdłuż Wisły, tylko tutaj jest wał. Ja nie tej Wisły, ta Wisła nie cieszy mojego oka, bo jest zawałem. Widać, że szlak jest chyba taki troszkę najlepszy, lata świetności ma za sobą. Oznaczenia jakieś tam są, ale to takie sprzed epoki. A oczywiście, żeby nie dodać, znowu zaczyna powoli trochę mocniej padać. Więc jak były 2 tygodnie przed moim urlopem, mega petarda, jeżeli idzie o pogodę, aż nawet przekombinowane, bo to był taki upały, że szok. Tak teraz jest parno, jest duszno, no i cały czas coś się z tego nieba leje. Bardzo demotywujące, a co innego jak jesteśmy na szlaku i nas deszcz zastanie, a co innego jeżeli wychodzę z hotelu i po prostu non-topper leje, no to po prostu to nie, to się nie chce. To ostatnia siła woli, że tutaj przyjechałem, raz, że byłem na to już nastawiony i przy skręconych wyjazdach od tych 6 miesięcy, no to po prostu ja czekałem z tak utęsknieniem i zadaniowo na ten urlop, że ja już zacząłem nawet mówić do Moniki, że chyba kurzewa się zbyt zadaniowo to zacząłem traktować, bo zamiast odpocząć ja zacznę odhaczać kolejne punkty, które przez pół roku usilnie sobie zaznaczałem, co jest do zrobienia. Więc to chyba pułapka, tak chyba nie róbcie, nie traktujcie urlopu zadaniowo, bo to idzie przestać odczuwać przyjemność odpoczynku. Tylko właśnie zaczyna się tak myśleć,
zrobić, bo kurde, zaplanowane, wyczekane i wreszcie tutaj. Artystyczne ujęcie z filmu drogi. Ujęcie może tak, nie artystyczne, na pewno jest odczucie. Bo co ja śmiesznego wczoraj zrobiłem i chyba teraz będzie mi się mściło. Wiadomo, ja człowiek lasu nie założę swoich ultra drogich wyprawowych skarpet do wycieczkę po mieście. Te skarpety będą czekały. Te skarpety będą czekały, aż będzie dobre środowisko do ich wykorzystania, czyli takie z myślą, o których zostało kupione, środowisko zielone. Więc wczoraj po Nowej Hucie schodziłem, jak się okazuje, 17 km w byle jakich bawełnianych skarpetach, które spowodowały prawdopodobnie awarię i otarcie jednego palca. Wczoraj tego nie czułem aż tak za bardzo, tam trochę się poszczypało, ale teraz jak już idę któryś kilometr, to zaczyna szczypanie przechodzić w kolejny etap. Więc mam okazję, mam nadzieję, że za chwilę nie poczuję, że w busie zrobiło się mokro, bo to już też coś takiego raz miałem okazję doświadczyć, jak sobie przesadziłem z kilometrażem w desantach i okazało się, że noga się nie spociła, tylko ciski popękały. Wiem, życie, taka tematyka troszkę nieartystyczna, ale to są rzeczy, z którymi właśnie jak się na piechotę przymierza, odstępy leśne, to one decydują o tym, czy będzie przyjemnie, czy będzie nieprzyjemnie. Dwie dobre wiadomości. Jedna to, że widać dalej punkt pierwszy ciekawy, na który zwróciłem uwagę, że i tam idę. I jest przejście, tylko znowu pada, żeby mi kurde do obiektywu nie napadało. I widać, że jest przejście przez Wisłę, jest kładka dla pieszych. To też pozytywnie, bo przez chwilę zwątpiłem, a jakby tego przejścia nie było, to teoretycznie miałbym troszkę po wycieczce i dalej 20 km do Krakowa. Kosmicznie Kijowa ścieżka. Tak już idę sobie tutaj z jakiegoś kilometra, myślę. I to jest taka ścieżka, ścieżynka. Noga przed nogą, noga przed nogą. Ja i tak już mam kurde buty w kosmos mokre, bo mam takie lekkie adidaski. Po latach praktyki takie lekkie adidaski najlepiej mi się sprawdzają na długie dystanse. Nie mam problemu z bolącymi kostkami, innymi jakimiś rzeczami. Trzeba tylko uważać przy jakichś tam podejściach, żeby się trochę nie ten, żeby się nie zwichnąć. O, widać punkt, do którego zmierzam. Co ciekawe, punkty na górze wydają się bliższe niż są w rzeczywistości od punktów, które są w linii prostej na płasko. Ja cały czas mam wrażenie, że ja ten klasztor widzę w takiej samej odległości, pomimo że kolejne kilometry są w nogach. No, za mną szczęśliwie koniec tej malowniczej, ale jakże ciężkiej ścieżki zdrowia. Buty mam całe ubłocone i już mokre. Jak ja jutro pójdę do Muzeum Lotnictwa, bo chcę iść do Muzeum Lotnictwa w takich ubłoconych butach. Będę wyglądał jak człowiek z lasu. Wchodzimy na asfalt. W tym wypadku się cieszę ze chwilkę odpoczynku na równym terenie. Klasztor znajduje się na górze, więc wiedziałem, tylko wypierałem pod świadomością, że w końcu przyjdzie ten moment, że będzie trzeba iść pod górę. Jak wejdę, mam nadzieję, że wszedłem w tkankę leśną. Po raz pierwszy od 10 km wszedłem w tkankę leśną. Za chwilę znajdę gdzieś jakieś miejsce, gdzie będzie można odpocząć, odsapnąć. O, jak kulturalnie, mamy ten śmietniczek. Że będzie gdzieś można odsapnąć, to powiem komentarz do pierwszej części szlaku. Trochę ostrzegę, że nie musicie robić tego, co ja, da się, można sobie odpuścić ten pierwszy kawałek. Idąc po drodze, znalazłem coś takiego, co na mapie jest oznaczone jako ruiny fortu rozproszonego Krępak. Metalowa kopuła. Z tej strony jeszcze na razie nic nie widać. Wąwóz pełen śmieci, bo to Polska właśnie. I widać, że już troszeczkę się weszło powyżej poziomu morza. Co za pogoda. Pada cały czas i dalej nic nie widać praktycznie. No dobra, tak na słowo uwierzcie, że fajny widok. To już nie jesteśmy w Kansas Dorotko, nie jesteśmy już w Borach Tucholskich, nie jesteśmy na Pomorzu. Na kilometrze mniej więcej 10 albo 11 wreszcie pierwsze oznaczenie szlaku, na jaki się natknąłem od początku wyprawy. Pierwsze oznaczenie szlaku pieszego. Do tej pory szedłem albo na początku szlakiem rowerowym, ultra nudno, ale o tym za chwilę. Później szedłem bez szlaku. No i bez szlaku to związało się właśnie z tą śmieszną przecinką, po której właśnie było trzeba tuptać nóżka za nóżką i mam wszystko uwalone w błocie, bo to było jakimś środkiem jakiegoś wału, taka chyba przez kaczki udeptana dróżka. Więc mam nadzieję, że za chwilę znajdę jakieś miejsce, chwilę do odpoczynku.
bo już to czuję, że fajnie byłoby usiąść i przede wszystkim tak trochę rzetelniej pokazać, skąd dokąd idę, bo jeszcze nie wpadłem do tej pory od początku na ten pomysł, ze względu na to, że późno się zebrałem, bo padało i taki byłem poirytowany właśnie moją zadaniowością urlopu. I należycie materiału nie rozpocząłem, tak jak mam to w zwyczaju, bo byłem właśnie, startowałem na pełnej irytacji, że padało i się szykowało, że być może w ciągu dnia nawet nic nie zrobię. Bory Tucholskie, gdzie moje bory? Zobaczcie, co tutaj robią z piechurami. Klasztor idę pod górę cały czas, klasztor dalej jest pod górą, więc oni go ewidentnie podwyższają w momencie, jak się tu podchodzi. Dodatkowo tam trzeba iść pod górę, a droga z jakiegoś powodu po iściu pod górę zaczyna schodzić w dół i znowu będzie trzeba to odrabiać, nadrabiać. Znacznik szlaku. No teraz już zaczyna wyglądać za ludźmi, powiedzmy. No to jak tutaj, no to tutaj, to idziemy w dół. Apel do ludzi, którzy i tak mnie nie słuchają. Ten szlak jest poprowadzony, kurde, ekstremalnie niebezpiecznie. Ja zszedłem stamtąd, co pokazałem właśnie, że prowadzą, więc jest sobie dróżka, dróżką tu przyszedłem i wyłazicie na jezdnię. Super ostry zakręt, auto zapierdzielają, ile fabryka dała. I tak samo z tej strony macie sobie iść tam. Zmieńcie ten szlak, wy, którzy i tak nie słuchacie, bo tutaj można stracić życie. Mega niefajna rzecz. Tak się nie robi, tak się nie wyznacza szlaków. Kurde, kolejny alert absurdu. Mamy znaczek za płotem, bliżej nie podejdziemy i ewidentnie mówią o to, że tutaj zaczyna się szlak czerwony. Ja mam iść po tej brei wzdłuż jakiegoś płotku. To nie fajnie wygląda. Jak ktoś tutaj coś pomieszał z tymi oznaczeniami, no nie pomieszał, jest znacznik. Czyli nie dostanę pod Krakowem na noc. Po lewej stronie oddzielona działeczka. Po prawej stronie mur. I idziemy taką absurdalnie wąską ścieżką, która prowadzi do płotu. Tędy przejścia nie ma. Nie jestem u siebie, dlatego czuję się pogubiony, a jak gadam, to się czuję pewniej. Dobra, tutaj chyba będzie można przejść. Idziemy na Srebrną Górę, na ten klasztor. Doczytałem na mapie, że to tak się nazywa, więc punkt ma nazwę. Dotarłem do tego klasztoru, o który się tutaj rozchodzi i zdarzył się cud, przestało padać, a to znaczy, że pierwszy raz mogę użyć swojego statywu, bo mogę za parasolkę wysunąć kamerę. Więc dotarliśmy tutaj razem, jak oglądacie, do tego klasztoru, co się rozchodzi. I co mogę powiedzieć, jeżeli idzie o refleksję? Był taki film kiedyś, Zombieland, kilka lat temu, teraz ostatnio wyszła jego druga część. I tam jest taki wspólny element z naszą rzeczywistością, mianowicie tam się zdarzył koniec świata i apokalipsa zombie. My mamy tylko pierwszą na razie tą część. I tam jeden z bohaterów mówił, jaki ma zbiór zasad, żeby przeżyć taką apokalipsę. Zasada numer jeden, cardio. I to sobie właśnie tutaj zafundowałem. Jako człowiek pod 40 muszę się z tym pilnować, bo to nie może być tak, żeby tak wchodząc to po prostu się cały jestem mokry. Chyba, że może być, jeżeli się usprawiedliwię tym, że jest duszno, jest duża wilgotność i od 6 miesięcy byłem tylko na kilku takich, można powiedzieć, większych wypadach, a nie na taką skalę jak teraz, więc myślę, że kondycja jest do nadrobienia na bank, bo ja normalnie jestem cały nieestetyczny, jeżeli idzie o ekran. Dobra, idziemy sobie obejrzeć ten klasztor, jak już tutaj jesteśmy i będziemy pędzili dalej. Fajne, estetyczne wrażenie, jak się idzie takim tunelikiem po lewej, prawej stronie. Prosto właśnie tutaj na tą budowlę sakralną. No tak, klasztor zobaczony. Było dosyć wąsko, nie mogłem znaleźć specjalnie kadru. Z daleka zrobił, przez to, że jest na górze, odpowiednio większe wrażenie. I tak jakoś już właśnie jak byłem na miejscu, to nawet nie pomyślałem, żeby tam się szybko gdzieś odwrócić. Bo właśnie no, na górze było mało miejsca. Generalnie to nie jest turystyczne miejsce. Tutaj widać, że oni sobie tutaj działają sami w środku. I turystycznie jest niezrobione, więc można przyjść pod mur, zobaczyć sobie ten budynek i pójść dalej. Widzę ławkę do siedzenia. Jest, dobrze. Za chwilę będzie, drodzy widzowie, odprawa turystyczna, YouTube'owa. A z mojej strony taka głupia uwaga. Ciekawe, czy do swojego krzesiwa Kowalskiego gdzieś tutaj bym nie znalazł, na tutaj w Małopolsce, na południu Polski, krzemienia. I pytanie, czy ja bym umiał rozpoznać krzemień, gdybym na niego patrzył. Bo u nas na północy
bo u nas na północy sprawa ma się prościej, mamy otoczaki i tyle, wiadomo, krzemienia nie będzie. Ale tutaj widzę bardzo dużą różnorodność tych kamieni, po których się chodzi. Jest ławeczka. I jest i miejsce mocy każdego piechura. Słupki z tysiącem oznaczeń, gdzie można pójść, dokąd można dojść. Ja teraz będę się chciał udać na kopiec Piłsudskiego jako jeden z docelowych. Więc mamy tutaj taką informację, że występuje coś takiego w przyrodzie. Czasy są już podane nie po północno-polskiemu, czyli w kilometrach, tylko ile czasu to zajmie wejście. Więc przy przewyższeniach terenu ta skala jest bardziej miarodajna niż kilometry. No dobra, to jeszcze można powiedzieć, gdzie się znajdujemy. Znajdujemy się w Las Wolski i Sikornik. Nie, tak naprawdę mi chodziło o to, żeby powiedzieć, że chyba się znajdujemy albo znajdowałem do tej pory w Tynieckim Parku Krajobrazowym. Możliwe, że wyszedłem z tego, możliwe. Nie moje regiony, nie znam się. O, tutaj z kolei święte drzewo każdego piechura, początek szlaku albo koniec szlaku. Baja, baja, baja. Ale śliczna polanka do odpoczynku w sam raz. Żeby faktycznie tutaj na chwilę... I płasko przede wszystkim, płasko, długo płasko nie było. Dobra, ja się rozstawię na statywie i pora zacząć to, od czego nie zacząłem, czyli gdzie się znajdujemy, co robimy i gdzie idziemy. O, zobaczcie, jaki się elegancki stolik znalazł. Więc tutaj zrobimy mapę sztabową, rozłożymy. Opla! Się wypniemy na statyw. Więc sobie testuję go od momentu zakupu. Na razie jestem zadowolony, ale nie, to kłamie, że mówię na razie, bo dopiero przed chwilą przestało padać i ja go wyjąłem tak naprawdę do użytku drugi raz może. Coś tam widać, coś tam widać. Ojcowski Park Narodowy. Dzisiaj mamy jechać do Ojcowa, ale ze względu na to, że rano padało, a do Ojcowa jest gorszy dojazd, jeżeli idzie o komunikację miejską, to wybrałem Tyniec, bo mogłem wystartować po 11. No tak, ja tutaj szukam mapy. A mapa jest profesjonalnie tutaj. Zatem... O, coś mnie tu uwiera. A co mnie to uwiera? Mój brak uderzenia na noże. Ostatnio recenzowałem Opinela 8. Bardzo fajny nożyk, tylko że wtedy zachorowałem, jak zobaczyłem, jak wygląda Opinel 12. I teraz na chwilę obecną to jest mój kozik, który zawsze jest przy mnie. Coś pięknego, jeżeli idzie o ten kształt i o ten rozmiar, prawda? Sam raz na grzyby. No i ale przede wszystkim składany, nic nie waży, więc fajne. Stal węglowa wymaga pielęgnacji, szczególnie jak już jest taki kawał duży. Tu uważać, żeby sobie pośród głuszy nic nie obciąć, bo mnie tu nikt nie poratuje. W związku z tym tak. Kamerka niżej. Bo śliski ten stół. Dobra, mała spóźniona odprawa. Ja przez sekundę patrzyłem, czy mi stabilizacja coś w telefonie nie szwankuje, w telefonie, w kamerze nie szwankuje, bo patrzę, ta droga jest krzywo. Zapomniałem, że znowu nie jestem na płaskiej północy, tylko tam jest pod górę, a tam jest z góry. W związku z tym droga jest krzywo, a nie horyzont. Nie horyzont w aparacie. Dobra, spóźniona odprawa, ponieważ... Ale mam podzieloną uwagę, mapa może za blendę robić. Więc spóźniona odprawa, ponieważ dzień zaczął się tak, że się wyglądało, że w ogóle się nie zacznie. Jak wspomniałem o 7 stałym, lało tutaj w Krakowie do 10. W związku z tym ja już się pogodziłem, że ten dzień mogę przeznaczyć na straty. Tutaj nic się już nie wydarzy. Jakkolwiek o 11 zaczęło po prostu siąpić, więc mówię, no kurczę, ja to pół roku czekałem, ja to zadaniowo traktuję, ja muszę pojechać, bo ja muszę odpocząć, bo sobie tak zaplanowałem, że ja tu odpocznę. Pojechałem 50 przystanków do Tyńca i w Tyńcu zacząłem. Tylko w Tyńcu tak naprawdę był taki problem i tutaj będę polecał wszystkim, żeby jeżeli chcą jechać do Tyńca, to niech sobie pojedźcie sobie samochodem albo autobusem i tym samym środkiem komunikacji wróćcie, bo jeżeli będziecie chcieli tak zrobić, jak ja sobie zaplanowałem, że z Tyńca dojdę z powrotem do Krakowa, zahaczając wszystkie atrakcje, to się okazuje, że po Tyńcu, aż do momentu dotarcia tutaj do tego klasztoru na Srebrnej Górze, to są nie moje regiony, dlatego ja tutaj nie mam w pamięci tych wszystkich nazw.
Tak, nie mam tutaj tych wszystkich nazw w głowie. Dobrze, że mam mapę. Czyli z Tyńca do klasztoru Kamedułów. Do klasztoru Kamedułów, jak się idzie, to tam po drodze się nic nie dzieje. Jest naprawdę monotonnie, nie ma na co specjalnie patrzeć. W dodatku, jak teraz jest pandemiczny czas, to się okazuje, że wszystkie rzeczy, na które liczyłem, czyli przykładowo przeprawa promowa, że będę mógł przepłynąć przez Wisłę, że będą takie atrakcje, a się okazało, że jest wszystko absolutnie na korek pozamykane, więc w samym Tyńcu, gdzie myślałem, że będzie dosyć turystyczne miejsce, wszystkie kramy, wszystko jest pozamykane, na cztery spusty, prom nie działa, wypożyczalnia sprzętów wodnych nie działa i nie spotkałem ani jednego człowieka do momentu, jak tutaj wszedłem dopiero tutaj bliżej Krakowa, to jest Las Wolski, to się nazywa Las Wolski. Ja próbowałem przed sekundą, bo to jest drugi raz robię ten materiał, konkretnie ten klip, to ujęcie. Próbowałem wam pokazać na mapie, gdzie jestem, ale strasznie się źle tutaj odbija od tej ceraty folii światło i w rezultacie i tak nic nie było widać, więc ja to sobie zrobię na komputerze, pokażę, gdzie byłem i dam, o, no i pewnie dam, już dałem pewnie wcześniej taką mapkę, jak trasa mniej więcej wyglądała. Więc mamy dwa klasztory, mam zaliczone. Teraz się chcę udać do kopca Piłsudskiego, to jest chyba ten pierwszy tutaj bliżej, a następnie do kopca Kościuszki. Po drodze zahaczając wszystkie atrakcje, bo tutaj jest naprawdę widać, że tych szlaków pieszych od atrakcji do atrakcji jest bardzo, bardzo gęsto. W związku z tym właśnie jeszcze liczę, że jeszcze troszkę pochodzę. Wystartowałem tak, że startowałem o godzinie dopiero 12, tak dojechałem do Tyńca, jest godzina 15 po trzeciej. No i myślę, że jestem gdzieś w połowie drogi, W związku z tym pora się zawijać, zabierać i iść z powrotem. Coś będzie ciekawego, znowu się uruchomię. Czy wy widzicie tych państwa z tyłu? Ci państwo z tyłu to jest dokładnie trzecia i czwarta osoba, na którą trafiłem, odkąd tylko z Tyńca wyszedłem. Jestem gdzieś tam na 13-14 kilometrze. I przez 3 godziny spotkałem teraz trzecią i czwartą osobę. To jest absurdalna sytuacja jakaś. Prawdziwy koniec świata, no naprawdę. A żeby nie było, nie jestem w dzikich odstępach gdzieś. Jestem w okolicach Krakowa, pod Krakowem. To tak jakby nikogo nie spotkać w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym w weekend. Ja sobie ten Zombieland dzisiaj, jak wrócę do hotelu, to ja sobie to odświeżę, bo naprawdę cardio to podstawa. Nie doprowadzajcie się do takiego stanu jak ja, że nie jestem z siebie dumny, że jest mi zagrzanie. Ja tu brydło o zombiakach, a my tutaj doszliśmy do schronu przed zombie. Kazamata, schron amunicyjny, Ostra Góra, pierwsza wojna światowa, czyli nie nasz, panie, nie nasz. Niemców ten schron był. O, kolejne znaczniki. My idziemy cały czas uparcie do kopca Piłsudskiego. Gdzie jest? Nie ma? Musi być, na mojej mapie jest. Idziemy tam, gdzie ja wiem, gdzie jest. Tym razem natrafiłem na coś artystycznego. Taka ładna kapliczka. Ładnie kolorowo, schludnie. Powiedzmy, że mam już pewne pośrednie dowody tego, że dobrze idę w kierunku tego kopca, że on tam jednak jest. A takich rzeczy to mi brakuje u nas w Trójmieście Pomorskim, na północy. W Borach Tucholskich w pełno zadaszone takie właśnie chatki. I to nawet widać, że jest obiekt monitorowany, już chciałem powiedzieć, że widać, że taka kultura panuje, że tutaj nikomu nie przyjdzie nawet tego zniszczyć, bo jest bardzo ładnie wszystko utrzymane. I tych chatek już spotkałem, żeby nie było tutaj kilkanaście, mogę powiedzieć, że kilkanaście na bank. Znowu taki trochę kłopotliwy grunt. U nas na północy tego nie ma, takie wszystko w takich kamieniach, skałkach. I a propos Adidasów, z cienką podeszwą, które tak lubię, bo umożliwiają mi robienie naprawdę dużych dystansów,
to tak trzeba ostrożnie, bo raz, że boli, bo czuć te skałki przez podeszwę, czuję je bardziej nawet niż ten prawdopodobnie tam odcisk, który mi doskwiera coraz bardziej. Nie zdejmowałem, nie oglądałem, nie chcę tego widzieć. I te kamienie są dosyć wyślizgane, więc tak właśnie ostrożnie trzeba. Dochodzimy, znalazł się. I to wam powiem, to jest kopiec. Nie mam przydymionego obiektywu, zaczęło parować to, co padało od 2 dni. To jest kopiec. Żeby nie było, to z pełnym szacunkiem dla kopca Wandy, bo wczoraj, jak byłem w Nowej Hucie, to oczywiście zahaczyłem najstarszy krakowski kopiec Wandy. To jest skala. Gigant, naprawdę. Minus, nie minus. Tam trzeba wejść, jak się przyjechało. Tam trzeba wejść. Tutaj tego tak nie będzie pewnie widać, oprócz tego, że wiem, że wieje, ale jako osoba obdarzona supermocą, lęku wysokości, to powiem, że ten, że brak barierek tutaj, jak już takiego mam, już czuję taki dyskomfort niefajny. Więc mam bardzo niski próg, jeżeli idzie o tolerancję na otwartą wysoką przestrzeń. O, że szrany, to jest coś niesamowite, jeżeli idzie o widok. Ja za chwilę pokażę przybliżenie, może aparat to uchwyci, ale widok jest nieziemski. Pech tylko, że wszystko paruje i nie widać aż po sam horyzont, ale wysokość, z której się patrzy tutaj teraz na Kraków z tyłu, zapiera dech w piersiach. Spróbuję wam to pokazać, może się uda. U góry, jak jesteśmy spoceni, wieje, dobrze mieć coś w tym taktycznym plecaku, żeby się dogrzać, bo gdyby mnie zaraz omiało, to byłoby już pewnie po urlopie. A tutaj taka ciekawostka, mamy taką sytuację, o której nie raz wspominałem. Ja sobie ułatwiam, bo czasu jest mało, więc nie chcę błądzić. No i mam mapę internetową, online, nie offline, bo tutaj akurat nie mam ściągniętego nic. No i co? I uwaliło internet. Dlatego, a jestem w nieznanym sobie totalnie terenie, dlatego mówię całkowitą nieodpowiedzialnością, jest nieposiadanie zwykłej papierowej mapy, gdzie możemy kontynuować bezpiecznie podróż. Szybka recenzja, bo przed chwilą otworzyłem. For Move Professional Isotonic Drink i jest co? Jest limon. To jest mięta i limonka. No dobra, to dlatego chciałem właśnie powiedzieć, że to miało być o smaku jabłka, a smakuje jak płyn do naczyń. Nie pytajcie się, skąd wiem, ale wiem, jak smakuje płyn do naczyń. Więc to jest limonka i mięta. No i dalej, smakuje jak płyn do naczyń. Więc ten smak mocno chemiczny. Ja się ostatnio przerzuciłem na te piwa bezalkoholowe, bo nas niesamowicie nawadniają, tylko że w terenie taki minus jest, że w najlepszym wypadku będzie to puszka 0,3, otworzysz i trzeba wypić wszystko na raz. Dobra, my tutaj o płynach do naczyń zeszliśmy z kopca Piłsudskiego. Tam na horyzoncie było widać następny kopiec, na aparacie nie było tego, na kamerze widać, bo niestety wszystko paruje, słaba widoczność. Idziemy teraz do kopca Kościuszki. Teraz do kopca Kościuszki i znajdziemy się też już u wrót Krakowa, więc będę mógł powiedzieć, że wreszcie po raz pierwszy coś mi wyszło wedle planu w ten mój zadaniowy urlop. Ja tutaj sobie powoli schodzę taką gliniastą, mokrą drogą, więc patrzę pod nogi, żeby się nie poślizgnąć. I tu patrzę, co to po prawej stronie, jakiś cień się rzucił. Mamy skały, tego na Pomorzu nie ma. Jak wspomniałem, na Pomorzu mamy otoczaki i duże otoczaki, a tutaj mamy skałki. I się okazuje, że jest to... Mamy tablicę informacyjną, rezerwat panieńskie, skały. I tutaj widzę taką skałę dużą, która jest mniejsza, ale tam widzę jakieś coś bardziej dużego. A w sumie nie będę wyłączał, możemy sobie bez skracania zrobić takiego live tripa. Tak, jest skała, to nie beton. Kijki trekkingowe by się przydały. Ale nie chciało mi się, szczerze mówiąc, ich telepać przez całą Polskę. Teraz może by się przydało. No, fajne rumowisko.
patrzcie na to. No skały, jak się patrzy, normalnie góry. Magia, jakie miejsce. Siedzę tutaj już 15 minutę, bo znalazłem kilka fantastycznych do przebitek ujęć. Pajączki, skały, takie rzeczy. Trzeba podalić dalej. Ale taka cisza, że aż w uszach dźwięczy. Dobra. Minus adidasków, kiedy zaczyna się robić inaczej niż leśna ubita droga. Jakkolwiek, jak już nieraz wspominałem, coś z buty za kostkę do mnie nie do końca przemawiają przy najdłuższych dystansach, ponieważ zazwyczaj jestem niezinny, a tylko właśnie czasami się trafi, że jest troszkę bardziej wymagająco. No ale wtedy to od razu sytuacja się mieści. Fantastyczne miejsce. Ja wam powiem tak, można przejść cały szlak 20 parę kilometrów, ale jest takie miejsce, że się zatrzymujesz i wiesz, że to jest właśnie, że to już ci się udało, że warto było przejść się tylko i wyłącznie do takiego Easter Egga. Na mapie niby było sobie skałki panieńskie, ale na mapie wiele rzeczy jest, niektóre wyglądają, niektóre nie wyglądają, ale to wygląda. Dobra, dalej. Kolejne magiczne miejsce, nasz szlak zielony, którym się udajemy do kopca Kościuszki, wiedzie takim fajnym, malowniczym wąwozem. Idzie się jak w tunelu. Szlak mega dobrze oznaczony, więc ja dalej właśnie powiem, że z Tyńca do tego pierwszego klasztoru, nie zapomniałem jak się ten rezerwat, las, obszar leśny nazywa, to całkowicie kondycyjne, kardio, kilometry, ale tam się nie działo nic. Od momentu jak weszliśmy tutaj bliżej Krakowa, to jest moc atrakcji. I mamy kolejne skały. Mnie, człowiekowi z północy, ten widok robi za egzotykę. Chyba pora też trochę usiąść. Ona się pewnie, jakoś nazywają, jest tablica informacyjna. Powiem już tak. Mamy krakowski szlak wspinaczkowy, czyli tutaj się trenuje. Nazwa górki? Rany, dobra, ja już powiem, że mnie się powoli udzielają kilometry. Już zdążyłem troszkę lekko zabłądzić, tak już czułem, że troszkę chyba nie za bardzo pamiętam, na co spojrzałem i którą drogę wybrałem, więc cofnąłem się tak po 2 minutach, mówię, kurde, jeszcze raz zobaczę. No i co? Cofałbym się na kopiec Piłsudskiego z powrotem, bo kopiec, jakoś sobie nic nie zakodowałem, zmęczenie i hej ho, zawracamy, idziemy dalej. Więc to już jest taki moment, że przestaję sobie powolutku ufać, trzeba być jeszcze bardziej ostrożnym, jeszcze bardziej patrzeć pod nogi. A propos zmęczenia, bo to też fajne, właśnie sobie teraz uświadomiłem po całym dniu chodzenia i wycierania się nie tym, co trzeba po twarzy. Więc idziemy sobie pod czyleje strumieniami, no to ja sobie zrobiłem takie coś z mojej maseczki, z mojego komina, którą będę za 2-3 godzinki naciągał na twarz w tramwaju. Całkowicie nieprzemyślana sprawa z jednej strony, ponieważ tu od Moniki kiedyś dostałem w prezencie i wisi cały dzień przede mną na ramionczku, wisi taki ręczniczek właśnie do tego celu oczyszczania twarzy z potu. Cały dzień czyściutkie będzie, nieużywane, nieśmigane, a ja ten komin za chwilę nałożę sobie na szyję i hej ho, oddychajmy. Trochę lekcja chemii na żywo. I powolutku docieramy na miejsce. Docieramy na miejsce, ja nie mam siły, a tam, zaraz pokażę, bo tutaj mnie źle doświetla.
jest i ów kopiec. Kurz, jaka znowu wielka góra. Mam 22 km już w nogach. I absolutnie tylko dlatego, że zapłacone, to ja się tam po prostu wczołgam, ale się wczołgam. W stosunku do kopca Piłsudskiego widać z kolei zorganizowanie infrastrukturalne. To mega wygląda. No, trzeba przyznać, że mają tutaj całkiem ładnie to ogarnięte. Pojawili się też już ludzie. Jestem praktycznie rzecz biorąc w Krakowie i wyglądam, jakbym przyszedł tutaj na piechotę z Czarnobyla. W stosunku tak do innych, nie to, żebym się porównywał. Ale czuję to, a jeszcze czuję, że ja wejdę do środków komunikacji miejskiej, więc cieszcie się ludzie, że macie te maseczki. Może będzie coś trochę mniej czuć. I tu już jest kopiec mocno skomercjalizowany. Obszedłem to ustrojstwo tutaj całe dookoła, żeby na końcu trafić ścianę z napisem, że wejście jest gdzieś na początku. Byłem na początku, a tutaj cały czas tylko ten lity mur, więc być może będzie się wiązało z wejściem do jakiegoś pomieszczenia, kasą, przejściem przez czegoś i dopiero wpuszczą na ten kopiec. Powiem, że dużo mi nie brakuje, żeby sobie odpuścić, bo już czuję, że idę ostatkiem mega energii, a jeszcze w sensu stricte nie jestem w samym Krakowie. No, przystanek autobusowy, obczaję, może coś tutaj będzie stąd zabierało ludzi na dół, bo ja tutaj tym punktem też kończę wycieczkę. Autobusy tak, są o każdej pełnej godzinie. No to ja już widzę, że jak mam z pół do, to ja się w żadnym wypadku na żadną pełną godzinę tutaj nie załapię. Z buta dalej na dół. No i dobra, i skończyło się, że nie wchodzę. Dlaczego? To jest połączone z muzeum, jest kolejka, ja jestem nagrzany do chyba 50 stopni mózg, więc ja do pomieszczenia z kolejką nie wejdę, tak samo nie mógłbym się skupić ani chodzić tam, wcześniej są jakieś wystawy, mam godzinę, będzie dochodziła mi 18, a jeszcze daleko jestem, daleko jeszcze w polu od mojego lokum w Nowej Hucie, więc ten komercyjny tutaj kopiec sobie podaruję, byłem pod mega wrażeniem tego kopca Piłsudskiego, który wcześniej było, no wcześniej, minutę temu widzieliście. Więc mówię, no tutaj niestety nie będę czekał, nie mam opcji, żeby mnie zamknąć w jakimś pomieszczeniu albo żebym przechodził przez jakieś sale muzealne, zanim na ten kopiec by się pewnie jako wisienka na torcie wyszło. Dużo dzisiaj zrobiłem, dużo, tego sobie nie wypominam. Wypomniałbym sobie odrobinę, gdybym rano, jak zobaczyłem, jak leje, żebym się poddał i po prostu się wkurzył i no został, żeby w tych lejącym się deszczu nie chodzić. Całe szczęście to się ten plan udał, trasa była mega fajnie, zaczęło się, jak wspomniałem już nieraz, słabo. Od Tyńca tak do Wisły, mniej więcej do przejścia przez Wisłę, później już tylko ciekawiej. Więc tak, wycieczka dobiegła końca, tak, dziękuję za uwagę. Co mogę dalej powiedzieć jeszcze, że wielu produktów z Miuteka nie mam i nie pochwalę. Te nawet, które mam, to często gęsto nie pochwalę, ale ten plecak tutaj to naprawdę jest petarda. Znosi naprawdę nieludzkie traktowanie. Teraz już będzie leciał 5. rok. Jak mi się już za mocno plecy sposą, to po prostu już jedzie na jednym ramionczku tylko, bo jedzie tylko na jednym ramionczku, bo po prostu, żeby troszkę pooddychały. Więc ja schodzę do Krakowa. Jak jeszcze będzie coś ciekawego, to pokażę. A jak nie, to tutaj się pożegnam. No i wtedy to też wytnę. A, dobra, zmęczenie. Tak, coś się jeszcze pojawiło. Opcja mojego nieprzygotowania do końca a propos mapy. Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy. Okazuje się, że w takim wypadku ja przeszedłem go całego w poprzek. Od Tyńca aż tutaj właśnie do granic Krakowa. Czyli się poruszałem jakby w jednym administracyjnym obszarze lasu. Więc czuję rekord. Czuję ten rekord.